Siemanko. To urządzenie ma ten sam procesor co Huawei P20 Pro. Kosztuje 2000 zł za wersję z pamięcią 64 giga i 2200 za wersję z pamięcią 128 giga. Nie da się ukryć, że to urządzenie jest tańszą, ale niektórzy twierdzą, że lepszą wersją Huawei P20 bez Pro. To urządzenie nazywa się Honor 10 i ma dzisiaj premierę, dlatego mu się przyjrzymy. Czy różni się od P20 Pro? Oczywiście, że tak. Na przykład tym. Tu jest wyjście słuchawkowe, a tutaj nie ma. Kolejne różnice, choć nieduże, znajdziemy w wyglądzie. W Huawei wystające obiektywy aparatu są ustawione pionowo, w Honorze poziomo. Honor ma bardziej zaokrąglone krawędzie tylnej części obudowy. Trochę przypomina to styl Samsunga. Krawędzie w Huawei stylistyką bardziej nawiązują do iPhone'a. Od góry patrząc, smartfony te wyglądają tak. Z boku tak. Te przyciski w Huawei mi się trochę bardziej podobają, ale to kwestia gustu. Natomiast gdybym miał ocenić, który robi lepsze wrażenie, z którym w dłoni czuję się lepiej, to wybrałbym Huawei'a. Wydaje się zrobiony z lepszych materiałów i zwyczajnie przyjemniej się go trzyma. Ekrany. I jeden i drugi ma wcięcie, wyglądają bardzo podobnie. Tutaj macie je w takich samych ustawieniach kolorów i jasności w słońcu. Mi trochę bardziej podoba się to, co widzę na ekranie P20, ale wy możecie mieć inne zdanie. Natomiast nie podoba mi się w obu modelach ta ochrona ekranu. Nie udało mi się jej zerwać, być może za słabo się starałem. Natomiast takie uszczęśliwianie użytkownika na siłę jest według mnie zupełnie niepotrzebne. I nie bójmy się tego powiedzieć. Brzydkie. Może bezpieczne, ale średnio wygodne. Przy korzystaniu z czytnika linii papilarnych na przykład. Tutaj mam wrażenie, że Honor radzi sobie ciut wolniej niż Huawei. Na szczęście w obu modelach mamy całkiem sprawnie działające odblokowywanie za pomocą twarzy. W normalnych warunkach oświetleniowych nie będziecie mieli z nim problemów. Czas na aparaty. Jeżeli chodzi o aplikacje, w obu smartfonach wyglądają one prawie tak samo. Są różnice, ale niewielkie. W Honorze wsparcie sztucznej inteligencji włącza się klikając w tę ikonę na górnym pasku. W Huawei jest ona schowana w menu. W P20 z kolei tryb Pro można wybrać z dolnego menu, w Honorze schowany jest wśród innych dodatków pod przyciskiem Więcej. W Honorze mamy 24 megapiksele, w Huawei 20. Jak to się przekłada na zdjęcia? Zacznijmy od portretów. Rozmycie tła i różne opcje oświetlenia. Generalnie nic szczególnie fascynującego. W normalnym trybie z kolei sztuczna inteligencja wykrywa, czemu robisz zdjęcie. Znaczy nie dlaczego, tylko jakiemu obiektowi. Tutaj widzi, że jest to tekst i może umożliwić jego skanowanie. Natomiast kiedy robisz fotki roślinom czy jedzeniu, to powinna ta sztuczna inteligencja dobierać możliwie najlepsze ustawienia. Wideo. Jest 4K, Full HD w 60 klatkach oraz w 30. Ja wybieram to ostatnie i sprawdzam, jak radzą sobie matryce tych aparatów i stabilizacja. Tak dźwięk nagrywają te smartfony. Jakbyście chcieli się na miejscu pasażera z włączonym radiem, to głupie było akurat. Już, bez włączonego radia, jakbyście chcieli się nagrywać, no to tak właśnie. Jeżeli chodzi o slow motion, P20 ma tutaj przewagę. Potrafi nagrywać w 960 klatkach. Honor może zwolnić film tylko 4-krotnie, czyli nagrać materiał w 120 klatkach na sekundę. Czas na muzykę. Honor 10 ma wyjście słuchawkowe mini jack, ale w pudełku nie znalazłem słuchawek. Za to P20 jest sprzedawany ze słuchawkami i przejściówką w zestawie. Gdybyście chcieli słuchać Tidala w jakości hi-fi, to Honor tej opcji nie obsługuje. Pocieszeniem jest fakt, że P20 też nie. Co ciekawe, nawet najmocniejszy członek tej rodziny, czyli P20 Pro, sobie z tym tematem nie radzi. Za to inne smartfony z wysokiej półki jak najbardziej tak. Wróćmy więc do jakości wysokiej, w której muzyka z P20 brzmi, no... Huawei nie jest królem, jeżeli chodzi o dźwięk. Zawsze będzie trochę gorszy od konkurencji w tym temacie, ale nie jest zupełnie tragicznie. Natomiast w Honorze? Nie słyszę różnicy, szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, czy ten nie gra trochę lepiej, ale też nie wiem, czy to nie jest kwestia słuchawek. Chciałem dobrać podobne, ale to są najbardziej podobne, jakie miałem na jacku. Różnice miały za to być w ramie. 6 giga w Honorze versus 4 w Huawei. W pierwotnej wersji początek tego odcinka wyglądał tak.
Siemanko. To urządzenie ma ten sam procesor co Huawei P20 Pro. Ma 6 GB RAM-u. Niestety okazało się, że rzeczywistość boli, szczególnie nas, Europejczyków. Wersja Honora 10 przeznaczona do sprzedaży w Europie będzie miała bowiem 4 GB RAM-u, czyli tyle samo co P20. Czyli ten speed test nie ma najmniejszego sensu. Ale skoro już go przygotowałem, to rozpocznijmy eksperyment, który po pierwszej rundzie potwierdza moje przypuszczenia. Honor 10 z Huawei P20 remisują, bo nie mogło być inaczej. Natomiast początek drugiej rundy przynosi zaskoczenie. Honor zaczyna ładować gry od początku i zostaje strasznie w tyle za P20. Powtórzyłem ten test jeszcze 2 razy i za każdym razem Honor zachowywał się tak samo. Być może to kwestia oprogramowania w moim przedpremierowym modelu. Nie wiem, ale myślę, że możemy tu zaryzykować stwierdzenie, że 4 GB RAM-u w Honorze nie sprawiają, że jest szybszy niż P20, który ma tyle samo RAM-u, ale zarządza nim, przynajmniej w momencie, gdy to nagrywam, jednak nieco lepiej. Ostatnia rzecz to baterie. Skupmy się na szybkim ładowaniu. Rozładowałem więc oba smartfony i podłączyłem je do ładowania na 25 minut. Wyniki są następujące. I to tyle, jeżeli chodzi o Honora 10 na tle P20. Sami możecie, wypalcowane są? Trochę są? Nie są? Tak, trochę. No palcują się, jeden i drugi się palcuje. I wiem, że to nie jest światowa premiera, bo światowa premiera już była, ale to jest premiera europejska, także wszyscy i tak już widzieli wcześniej, jak to wygląda, no bo mamy internet na świecie, także. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko pomogłem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Nic nie pękło.